cieszy nas, że system się rozwija, że i mieszkańcy o tym mówią, i my również ze swojej strony możemy zaproponować troszeczkę więcej w tym systemie, czyli nowe stacje. Zapraszamy do konsultacji społecznych o tym, gdzie te stacje miałyby się pojawić. Wiemy, że dzielnic też się o takie rzeczy starają. Może park na ZWM-ie i miasteczko rowerowe, które tam pod koniec roku powstanie, to też jest jakiś argument, chociaż koniec roku to już będzie po zamknięciu systemu. Dworzec z PKP, nie chcemy w każdym razie tej konsultacji zamykać. Pokażemy mapę, ta mapa będzie do osiągnięcia, będzie można z niej korzystać. Jest nasza strona zespołu rowerowego, na tej stronie miejskiej też ta propozycja umieszczenia tych stacji będzie. Z nowości takich, które chcemy też tutaj wprowadzić w Opolu, chcielibyśmy zaproponować większym pracodawcom na terenie Opola wprowadzenie karty pracowniczej, coś w rodzaju socjalnego benefitu dla pracowników, którzy dzięki tym kartom będą mogli się darmowo poruszać po mieście, a sfinansować będzie to miał pracodawca. Taki model funkcjonuje już w kilku miastach i jest bardzo popularny, dlatego też będziemy chcieli proponować tutaj to pracodawcom w Opolu.